mamy, uderzamy. To jest mecz o życie, tak? Chłopaki, którzy są w głębokiej terapii, oni tą piłeczką się wspierają. To są ludzie, którzy kiedyś marzyli o tym, żeby grać na wielkich stadionach, z orzełkiem na piersi, żeby grano im hymny. Po tym życiu im się tak porobiło, a nie inaczej, czyli gdzieś zaliczyli takie swoje dno, czy bardzo często uzależnienie, dosyć mocno są uzależnieni od różnych środków psychoaktywnych, bezdomność. A potem co się okazuje, że gdy zaczynają podejmować taką walkę o swoją godność, o bycie znowu kimś wielkim, my im to umożliwiamy i grają w piłkę. Robert Karczewski, trener reprezentacji Polski bezdomnych. Panie trenerze, to ciężkie zadanie? No ciężkie, bo zawodnicy są specyficzni, nie? Natomiast ogromna satysfakcja z pracy. A zadanie, no jak każde wyzwanie jest ciężkie, nie? Z jednej strony trzeba być trenerem piłki nożnej, a z drugiej strony pewnie wychowawcą, psychologiem, łączyć takie funkcje. No tak, ale my w tym roku, my z roku na rok ewoluujemy, także już mamy psychologa drużyny, już jest łatwiej trenerowi skupić się tylko mnie na sprawach piłkarskich, ale tak. Grzesi Mendy grał Kąskie, Grzesi Podmaczewski Gostyni i Artur. Uwaga, uderzaj z tego, co dostaje. Od 13 roku życia próbowałem swoich sił na torach żużlowych. Byłem zawodnikiem startu Gniezno do 2007 roku, gdzie później moje drogi się potoczyły tak życiowo, że niestety wybrałem tą złą drogę. Na tę chwilę gram w piłkę, gdzieś piłka towarzyszyła mi też całe życie i daję sobie jakąś radę dalej.